Tak, moi drodzy, to jest moja nowa nora. Niestety jestem trochę chory, źle się czuję po przeprowadzce, po tym wszystkim, ale staram się uzbrajać to stanowisko. No i mniej więcej tak to już wygląda. Nabrało to jakieś, powiedzmy, kształtów, coś już tutaj działa. I będę chciał zrobić testowego live'a. Niestety ten live jest jeszcze... Będzie jeszcze na Wi-Fi-ku od sąsiada z dołu, więc nie będzie zbyt dobry. Nie wiem, czy 4K uciągnie, ale to sprawdzę niedługo. A oprócz tego chciałem jeszcze coś zrobić. Mianowicie podlutować trochę kabelków, bowiem mam takie głośniki. Te tutaj... Zobaczcie. Fani audio pewnie coś będą wiedzieli. No jest to budżetowy głośnik, w sensie dwa, bo tam jest drugi. Jest drugi mikrolab. I te mikrolaby mają tutaj wejście cinch, a ja nie mam cincha. Mam duże jacki audio w tym interfejsie audio. No i muszę zrobić kabel. Kupiłem jacki, w sensie nie jacki, tylko cincha. Mam tu przeróżne te cincha. Mam gdzieś sporą liczbę, o właśnie, dużych jacków. Zaraz coś tutaj znajdę i będzie trochę lutowane. O, to jest stereo jack. Głośniki podłączone, kable zrobione. Idę sobie tutaj po podłodze. Jest to odpowiednio podłączone. Na live nie zadziałało, bo domyślnie te głośniki włączają się ze źródłem sygnału na auxiliary, aux, a nie PC. Teraz, żeby uruchomić te głośniki, musiałem sobie przypomnieć, że mam Xiaomi. Takie Xiaomi, które wykorzystywane jest jako pilot. I zobaczcie, są tam głośniki, są wyłączone. Dajemy volume up, włączają się. Daję trochę głośniej. I w tej chwili one są uruchomione właśnie jako auxiliary. I patrzcie, co się zadzieje. Mamy sobie Epidemic Sound. Działa. Jest audio. Kabel management leży póki co. Tu jest drugi głośnik. Jest git.